nawet nie przypuszczałem, że może w dzieciństwie, że będę miał taką szansę, nie przypuszczałem, że będę miał taką szansę realizacji moich marzeń sportowych związanych z końmi, rozwijania się w tym kierunku. No na pewno jak byłem mały, nie przypuszczałem, że będę zawodowym zawodnikiem. Nawet że nie przypuszczałem, że osiągnę tak to co osiągnąłem, no, że dojdę tak daleko w tym sporcie, w mojej karierze, bo jest tych osiągnięć bardzo dużo i nie spodziewałem się, że w ogóle zacznę jeździć skoki. Jeździłem WKKW, byłem WKKwistą i przede wszystkim stawiałem wcześniej na WKKW. No, nie myślałem, że to ta kariera moja się tak potoczy, że wrócę do kraju, że będę startował na tym poziomie, na jakim jestem. No. Nawet nie przypuszczałem, że... Co mógłbym powiedzieć? Nie mam nic w głowie. Że będę miał dzisiaj wywiad? Nawet nie przypuszczałam, że moja kariera potoczy się w tym kierunku i że będę w tym miejscu, w którym jestem, reprezentuję barwy Polski na międzynarodowych zawodach. Jestem z tego bardzo dumna. Znajdę się w tym miejscu, w którym jestem. Tak, ja już od mala jeździłem i okej, okay, mój sen był wygrać jaką medailu i to se mi podarzyło, ale jeszcze mam taki sen, który chcę dosiągnąć i wystartować na olimpiadzie. Że w jeździectwie, w polskim jeździectwie dojdę tak wysoko.